Witajcie z tej strony Laska Gaming. No to jest kolejny epizod waszego ulubionego show w internetach, czyli Zagubiony w internetach. Tak. Dzisiaj zagram sobie w Big Rigs Over the Road Racing. Podobno najgorsza gra wszechczasów, która ma średnie na Metacriticu około 8 na 100. 8 na 100 punktów. Metacritic to jest portal, który sumuje te wszystkie oceny z portali i wykazuje jakby jedną średnią. Tak więc mój głosik też dzisiaj jest troszeczkę zjechany, ale tak jak zawsze. Tak więc zagramy sobie w Big Rigs i sprawdzimy, czy naprawdę 8 na 100 to jest adekwatna ocena do tej gry. Już widzę z menu, że mamy sobie custom. Jakie ciężarówki? Thunderbolt. Dobra, Thunderbolt sobie weźmiemy. Devil Passage. Devil Passage 2. Forgotten Road. Night Ride. I Small Town. Damy sobie Devil Passage. Ta gra nie ma dźwięków. Serio? Ładowanie. I co? Nie wiem, czy mi się w ogóle odpali. Ej, nasz przeciwnik. Stary. Jest wyścig. Ruszaj się. No. Ej. Dofuk. Uiii. Ruszaj się, stary. Jest wyścig, nie widzisz? Dobra, mam cię w dupie. Wygram to. Tak, to jest naprawdę grafika tego gówna. I drift. Czemu piasek przenika przez drogę? Czemu tu nie ma detekcji kolizji? Zaczynam rozumieć, dlaczego ta gra ma 8. Ale nie, i tak wygramy ten wyścig. Jesteśmy najlepsi i mamy w dupie wszystko. Le 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 le. Le 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 le. Na 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 na. Mamy w dupie wszystko. Na 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 na. Mamy wyjebane na wszystko. Na na na. Na 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 na. I nie zwalniamy. A przypominam, że jedziemy ciężarówką. Le, le, le. Jedziemy hen hen daleko, tam gdzie mapa nie ogarnia. Na 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 na. O nie, koniec świata! Nie! Jedziemy po nicości. Jedziemy po nicości. Da fuck. O, o, wjedziemy pod górę. Nie. Driftełkę. Da fuck. Czemu? Czemu ja jadę do tyłu tak samo jak do przodu? Nieważne. Tu, 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 tu. 200 na godzinę. Minus 200. Minus 300 na godzinę. To koniec świata. Czy właśnie jechaliśmy minus 400 na godzinę? Dawuk. Widzieliśmy Devil Passage 1, a teraz 2. No stary, ścigamy się, jest wyścig, wiesz? Jest wyścig i mamy się ścigać. Chyba twórcy zapomnieli dodać w ogóle jakąś sztuczną inteligencję. Jest wyścig, stary. Lol. Dobra, jedziemy. Nie ma dźwięków ta gra, przepraszam, zapomnieli chyba dodać. Widzicie, piasek już zasypuje. Co tam, polskie drogi z dziurami? Tutaj piasek się wdziera, proszę państwa, na drogi. Jakie te plaże są piękne. Co to jest? To jest zestrzel... Checkpoint! Ja tylko skręcam, a on sam jeździ. Jest checkpoint. Będę robił ścieżkę muzyczną, bo tu nie ma. Coś tam się rusza. Czy mi się tego wydaje? Nie, wydaje mi się. To jest ta sama plansza.
Tylko trochę jest pozmieni... Nieważne. Nieważne. Naprawdę tu nie ma dźwięków. Puszczę jakąś muzyczkę pewnie w tle. Ale... Da fuk. Dobra. Driftełkę! Ten drift. Jeb. Nie ma mnie. Patrzcie, jakie te architektoniczne wszystkie. Ja tylko skręcam. I on dalej jeździ. Dobra. Przejedziemy, wygramy to. Ciekawe, co jest na końcu. Czy się gra wywali do Windowsa, czy... Co... Czy to jest, są laby, które mam przyjechać? Nie wiem. Nie wiem, co to jest ten pasek, ten ultra lab. Nie wiem. Dobra, mam wyjebane na budynki. Mam. A także na góry. Ta gra jest piękna. I tu nawet nie można spaść z tego. Nie, zatrzymaj się. Dobra. Muszę. Dobra. Checkpoint. Nie wiem, co to jest ten pasek, nie wiem w ogóle. On... Teraz nie przyciskam żadnego klawisza, tylko skręcam. To jest chore. To jest naprawdę chore. Naprawdę chyba to jest najgorsza gra wszechczasów. A zrobimy teraz... Nie, skręć! On nie chce skręcać! Nie! Dobra, teraz... Kręcuje się zakłady. Zobaczymy, ile możemy uzyskać. Do ilu nasz samochód może pojechać? Rozpędzam się, proszę Państwa. 200 na liczniku, patrzcie, jak nasz zegar po prostu szaleje. Jest 300. Jest 400. Jest 400. Czy będziemy mieli więcej? Jest 500 na godzinę, proszę Państwa. 500 na godzinę. To da więcej. 600 na godzinę. 600 na godzinę! Czy Wy to pojmujecie? Czy Wy to rozumiecie? To jest 600 na godzinę. 800 na godzinę! Zaraz przekroczymy prędkość smrodu. 1000 na godzinę. Jesteśmy niesamowici. 1200. Zobaczymy. Dobra, rozpędźmy się do 2000 i puszczam to kawiś. Gdzie jesteśmy? Jest nasz samochód. Jedziemy w pust. Jesteśmy rakietę kosmiczne. Witajcie i nara. Witaj. O, nasz samochód. Witajcie, jestem samochodem, nara. Witajcie. Co to jest? Dobra. I kolejna niesamowita mapa. Forgotten Roads. Dobra, nara. Ja już wygrałem, wiem. Teraz spróbujemy przejechać trasę tyłem. Dobra. Zatrzymaj się, proszę. Naciskam. Tak działa nasz hamulec ręczny. Dobra, nieważne. Zatrzymujemy się na fuk. Na fuk, dobra. Nie! Lelelele, mam wyjebane na most. Dobra. Jechanie tyłem jest niebezpieczne. Więc nie będziemy jechać tyłem. Ale jak można w ogóle detekcji kolizji? Rozbiję wam miasto. Po co jechać drogą, jak masz miasto do dojeżdżenia, nie? Prześliczne. Jest to piękne. Ta architektura, widzicie? Możemy ją od środka zbadać. Niesamowite. Wzruszyłem się. A już, o, poznałem, do czego jest ten paseczek tamten. Z tymi czerwono-zielonymi. To są bramki, przez które musimy przejeżdżać. Tej pożal się Boże grze. Tam jest najwyższy szczyt świata. Ja na niego wjadę. Wielka wyprawa.
Wielka wyprawa alpinistyczna. Nie, za szybko jedziemy. Tu jest dach świata. Jestem na dachu świata. To niesamowite. Zawsze chciałem tu być, ale tam jest jeszcze wyżej. To dach, dacha świata. To przełęcz zagłady. Jak nie przeżyjemy to? Nie wiem, jak się przeżyliśmy. Zatrzymaj się na dachu świata. Jestem królem świata. A teraz rzucę się w pustkę. Nie, nie mogę się rzucić w pustkę. Ja jeżdżę po pustce. Brum, 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 brum. Dobra. Co tu jeszcze mamy ciekawego? To może ostatnia mapa. Small Town Road. To musi być ciekawe, jak to może wyglądać. A sorry, Enter nie działa. Może zagramy w to. No. No, bo mam taką ochotę. O, nawet. Czyżby. Czyżby się w... To niemożliwe. Możemy w to zagrać. No, nara, przyjacielu. Możemy wjechać do budynka. Piękne. Cudowne. Zobaczymy, jakie tu atrakcje mamy w Small Town Road. Oprócz wjeżdżania w budynki, które są... Czyżby ta gra wykryła, że na coś najechałem? To niemożliwe. Nie wierzę. Jestem górą. Don't fuck with me. Jestem górą. Jestem górą. I cały świat należy do mnie. Jestem górą. A ty nie. Ty nie jesteś górą, a ja tak. Widzę, że ktoś tu... Ale jak ta mapa jest wielka, widzicie to? Po prostu tunel. Czekaj! To był dziki znak. To niebezpiecznie tak stać sobie w pustce. Wiem, Artur, ale my to tak zaprojektowali po prostu. I strzegę tej pustki. Dobrze, pani znaku. Strzegę dalej pustki. A ja wracam do mojej górzastej formy. To jest niesamowita ta gra, po prostu. Piękna. Ta grafika. Ta muzyka. Słyszycie tą muzykę? Jest niesamowita. Te odgłosy też są niesamowite. Krajobrazy, pejzaże, niesamowite. Te palmy. A może damy znaki wszędzie na drodze? Spoko. Da fuk, da fuk. Rozumiem wjeżdżanie w tekstury i ten, ale znaki na środku drogi? Poza tym, kto robi w górach takie łuki? Tu też jest znak na... Da fuk. Poza tym, po trzy znaki? Po co? Widzicie, ile jest tych znaków? One nie dość, że są na środku drogi, to są bezsensowne. Ile autobusów tu jeździ, że musi być ciągły przystanek autobusowy? Alt F4. Do widzenia. Ej, to był Big Rigs. Świetna gra, polecam, zagrajcie sobie, naprawdę. Nie rozumiem, dlaczego dostała 8 na 10, ja bym dał milion na 8, znaczy 8 na 100, ja bym dał milion na 100, bo przecież była niesamowita. Więc polecam, zagrajcie sobie. Niesamowite wrażenia, realizm przede wszystkim, bo to bardzo realistyczne było. Czułem się, jakbym naprawdę prowadził ciężarówki, znaczy tiry. Piękne, piękna gra. A więc do zobaczenia, oddelegowuję się do następnego odcinka zagubionego w internetach i innych moich produkcji. Na razie. Poślij to swoim znajomym. Oni jeszcze nie wiedzą, jak to zajebiście jest mnie subskrybować. Jeszcze nie wiedzą, że nie mogą beze mnie żyć. To twoje życie, kurwa.